Ta rozmowa mną naprawdę bardzo wstrząsnęła. Nawet teraz drży mi głos, jak sobie o niej pomyślę. Wstrząsnęła mną nie tylko dlatego, że ktoś uważał, że jestem złym pracownikiem, mimo że się starałam, bo tak może, możesz odczytywać tę historię. Wstrząsnęła mną dlatego, że zobaczyłam namacalnie, jak wielką krzywdę robi nam coś, co nazywam kulturą hasl, czyli kulturą takiego... Bardzo intensywnego pracowania, kulturą, w której wszystko obraca się dookoła pracy. A ja byłam tym zmęczona. Byłam wkurzona, ale byłam też zmęczona. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się czuć, że Twoje życie to jeden wielki chaos? Praca, przytłoczenie obowiązkami, brak odpoczynku. Czasem trudno znaleźć w tym wszystkim równowagę i skupić się na tym, co dla nas najważniejsze. Czy istnieje więc sposób, by jednocześnie cieszyć się życiem, ale robić to bez pogoni za idealną wersją siebie? W dzisiejszym odcinku Natalia Dążycka, przedsiębiorczyni, edukatorka, właścicielka Live Geek oraz autorka podcastu Live Geek Show, opowie ci o tym, jak odnalazła swoją własną drogę do organizacji i produktywności, która nie wiązała się ze stresem i ciągłym poczuciem winy. W tym podcaście usłyszysz prawdziwe historie z życia ciekawych osób, które opowiedzą ci o tym, jak odnalazły swoją drogę w życiowym labiryncie. A wszystko po to, by pomóc nam poznać i zrozumieć samych siebie, wpuścić do naszego życia trochę słońca i znaleźć energię do działania. W sam raz na lepszy dzień. Ja nazywam się Bartek Kolejniczak i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka drugiego sezonu podcastu Pozytywny Miesiąc. Posłuchaj. Kiedy weszłam do pokoju. Nie wiedziałam, że to będzie najważniejsza rozmowa mojego życia. On był moim szefem, zatrudnionym w katowickim studiu, w którym wtedy pracowałam. Po to, żeby wynieść nasze studio na wyższy poziom, to była branża gier i takie bardzo doświadczone osoby, które miały za sobą już duże rozpoznawalne tytuły, to było coś, co było bardzo, bardzo atrakcyjne. Ja wtedy byłam brand managerką, a więc osobą, która była odpowiedzialna nie tylko za marketing gier wideo, które wydawaliśmy, ale również za to, żeby pomagać całemu zespołowi w procesie produkcji. Innymi słowy, żeby tworzyć gry tak, żeby chciało się w nie grać. Zaczęło się bardzo niewinnie. Od tego, jakie projekty prowadzę, jak nam się razem ze sobą pracuje. Porozmawialiśmy o KPI-ach i wszystkich takich nudnych rzeczach, które zazwyczaj na spotkaniach podsumowujących współpracę się pojawiają. I tak od słowa do słowa doszliśmy do zdania, które dosłownie zmroziło krew w moich żyłach. Ale żeby o tym opowiedzieć, musimy cofnąć się jeszcze kilka miesięcy wstecz. A wtedy dostałam telefon od Mojego fryzjera. Mój fryzjer zadzwonił do mnie i powiedział mi, że to już drugi raz, kiedy ominęłam wizytę u niego i że jeśli zrobię to jeszcze raz bez żadnego uprzedzenia, to już nigdy więcej nie będę mogła do niego przyjść. To jest taki fryzjer, do którego się bardzo trudno dostać, i każda dziewczyna wie, myślę, że mężczyźni też, jak ważne jest to, żeby znaleźć takiego naprawdę fryzjera, który nie zrobi ci krzywdy i się go trzymać. Więc może to jest trochę zabawna historia, ale z drugiej strony to jest też historia, która pokazuje, w jakim momencie było wtedy moje życie. A moje życie to był jeden wielki chaos. Nie tylko nie pamiętałam o fryzjerze, ale też nie pamiętałam o lekarzu, nie pamiętałam o tym, żeby odpocząć i nie pamiętałam o tym, że moje życie to nie tylko praca. Chciałam być najlepszą branżerką, chciałam być najlepszą żoną, chciałam być najlepszą przyjaciółką, i jeszcze chciałam dobrze wyglądać, i to wszystko się po prostu nie składało. Byłam zmęczona, byłam w ciągłym chaosie, zostawałam w pracy bardzo długo. Co więcej, w związku z tym, że pracowałam w branży rozrywkowej, w branży gier, nawet granie w gry, które zawsze było moją pasją, nie dawało mi żadnego odpoczynku, właśnie dlatego, że musiałam grać do pracy. Innymi słowy, miałam naprawdę dość. To był wtedy taki moment, w którym pomyślałam sobie, że dobrze by było się zorganizować. I zaczęłam to robić. Zaczęłam zastanawiać się, w jaki sposób mogę lepiej poukładać swój kalendarz, w jaki sposób mogę poukładać lepiej swoją pracę i w jaki sposób mogę lepiej poukładać swoje życie. Ale nie zależało mi na poradach prosto od coachów motywacyjnych, którzy mówili, że sky is the limit i że jak tylko wszystkiego bardzo chcę, to na pewno mi się uda. Bo ja wiedziałam, że jestem zmęczona i że nie wszystko zawsze mi się uda i nie zawsze wszystko będzie mi się chciało. Wiedziałam, że muszę znaleźć swój własny sposób na organizację i produktywność, taki, który nie wpędza mnie w poczucie winy za to, że nie jestem najlepszą wersją siebie. Taki, który pozwoli tej roztrzepanej głowie, lepiej się poukładać. Mijały miesiące i to powoli zaczęło się udawać. Zaczęłam mieć coraz więcej wolnych weekendów. Przestałam pracować wieczorami. A wszystkim tym dzieliłam się na blogu, który w tym czasie powoli powoli wyrastał na jeden z najpopularniejszych blogów o osobistej produktywności w Polsce. Myślę, że głównie dlatego, że nie pisałam o byciu najlepszą wersją siebie, bo też nie wierzę w to, że każdy z nas musi taką najlepszą wersję siebie gonić. Wiem bardzo dobrze, że czasem chcemy po prostu trochę odpocząć albo chcemy, żeby nasz fryzjer nie wydzwaniał do nas, że o, nie pamiętamy o wyjściu. Chcemy pamiętać o urodzinach swoich bliskich, chcemy mieć trochę wolnego po pracy i nie potrzebujemy do tego mieć tak ambitnych marzeń, które przerażają nas tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca i po prostu musimy się przełamać. Chcemy mieć po prostu normalne, zwyczajne życie. I o takim normalnym, zwyczajnym życiu i okładaniu go zaczęłam pisać. Wszystko działo się pięknie i to było właśnie tym, co najbardziej zaskoczyło mnie na mojej rocznej rozmowie z moim nowym szefem. Bo po tych wszystkich KPI-ach, po rozmowie o projektach i tak dalej, on spoważniał i powiedział: Natalia, ja nie wiem. Czy tobie w ogóle zależy na tej pracy? Jakie było moje zdziwienie. Przed chwilą rozmawialiśmy, że wszystko idzie dobrze, że zaraz przejmuję drugi projekt, czyli będę prowadzić dwie gry na raz, a słyszę, że nie jestem zaangażowana. Nie powiem, że zareagowałam na to w taki najbardziej parlamentarny sposób. Po kilku po wymianie zdań okazało się, że nie jest problemem to, że nie robię. Problemem jest to, że swoją postawą nie pokazuje, że mi zależy. Ta postawa w branży gier to bardzo prosta sprawa. Musisz siedzieć w pracy. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda branża gier, ale branża gier wygląda tak, że bardzo dużo osób idzie do niej z pasji. W związku z tym praca naprawdę jest bardzo dużą pasją i te osoby są w stanie poświęcić bardzo, bardzo dużo, y, dlatego, żeby po prostu robić gry, czyli robić to, co kochają. I to się przekłada na bardzo, bardzo długie godziny w pracy, i wręcz oczekiwane jest, że w tej pracy będziemy siedzieć. Dość powiedzieć, że w biurze, w którym wtedy pracowałam, była zarówno sala, w której można było spać, czyli były łóżka, był prysznic, ale też była bardzo duża kuchnia, bardzo dobrze wyposażona, właśnie po to, żeby móc zostawać w pracy. I tak właśnie moja organizacja, moja dopiero co wypracowana rutyna okazała się problemem w mojej pracy. Okazało się problemem to, że wyrabiam się ze swoją pracą tak, że mogę wyjść z pracy o 16. Okazało się, że problemem jest to, że nie jeżdżę na wszystkie możliwe branżowe imprezy, e, obojętnie czy mam tam coś do zrobienia jako brand managerka, czy nie. Problemem okazało się to, że nie odpisuję na maile w weekendy czy po 23., co czasem zdarzało mi się wcześniej. Innymi słowy, po raz pierwszy w życiu byłam na dywaniku za produktywność. Ta rozmowa mną naprawdę bardzo wstrząsnęła. Nawet teraz drży mi głos, jak sobie o niej pomyślę. Wstrząsnęła mną nie tylko dlatego, że ktoś uważał, że jestem złym pracownikiem, mimo że się starałam, bo tak może, możesz odczytywać tę historię. Wstrząsnęła mną dlatego, że zobaczyłam namacalnie, jak wielką krzywdę robi nam coś, co nazywam kulturą hasl, czyli kulturą takiego bardzo intensywnego pracowania, kulturą, w której wszystko obraca się dookoła pracy. A ja byłam tym zmęczona. Byłam wkurzona, ale byłam też zmęczona. Poczułam wtedy, jak ważne jest to, żeby zacząć mówić inaczej. I wiedziałam bardzo dobrze, że jestem w tym trochę sama, bo przecież normalne oczekiwanie jest takie, żeby Praca była całym naszym życiem. Nasi pracodawcy często tego od nas oczekują, ale też kiedy wchodzimy do biznesu, wydaje nam się, że jest takie oczekiwanie właśnie. No bo przecież z każdej strony wszyscy piszą o tym, że nie da się zrobić biznesu bez siedzenia po nocach. Wszyscy piszą o tym, że najważniejsze w biznesie to jest mieć 7, 8, 9 cyfrowe wyniki. Że najważniejsze to jest zarabiać jak najwięcej, a najlepiej jeszcze naraz zarabiać jak najwięcej, ale też pracować jak najmniej, najlepiej dwie godziny z laptopem pod palemką. Oczywiście to piękne marzenia, ale kompletnie nie do zrealizowania, a na pewno nie do zrealizowania małą ilością poświęconego czasu. Ten moment był dla mnie przełomowy. Ja zrozumiałam wtedy, jak bardzo, bardzo ważne jest to, żeby pokazywać inną drogę. I tak, jak zawsze myślałam, że nie mam jakiejś specjalnej misji w życiu, że to, że uwielbiam to, co robię, bo naprawdę kochałam swoją pracę, to i tak ciągle po prostu praca. To nie jest moją misją, żeby reklamować gry czy cokolwiek innego. Ale właśnie w tym momencie, w, wielk w poczuciu wielkiej krzywdy i niesprawiedliwości, znalazłam swoją drogę w życiu. I mogłam robić mnóstwo różnych rzeczy. Mogłam złożyć skargę, mogłam się denerwować, ale zrobiłam rzecz, która w tym momencie była najważniejsza. Odpuściłam. Tydzień po tej rozmowie powiedziałam mojemu bezpośredniemu przełożonemu, że projekt, który realizujemy razem, będzie ostatnim projektem, który zrealizuję tej pracy, i że po jego skończeniu odchodzę. Tak też się stało, zajęło mi to pół roku i ostatni moment w pracy to dzień na dwa dni przed moimi urodzinami, 28 czerwca, kiedy odchodziłam z obawą, ale również z bardzo wielką nadzieją, bo moje odpuszczenie w pracy nie było odpuszczeniem tematu. Moja pasja, determinacja do tego, żeby pokazać, że można inaczej, rozpaliła mnie na tyle, że blog, który wtedy raczkował i który powoli, powoli zaczynałam pisać, dzieląc się swoimi produktywnymi eksperymentami, stał się jedną z najważniejszych. Miejsc, jednym z najważniejszych miejsc, w którym mogłam przekazywać swoją misję. Ja nie myślałam wtedy o zarabianiu, wcale nie myślałam wtedy o budowaniu jakiegoś wielkiego biznesu. Myślałam tylko o tym, że chcę po pierwsze pokazać innym ludziom, że można inaczej, a po drugie pokazać im, że są konkretne sposoby, w jakie mogą organizować pracę, tak żeby ona nie zabierała całego życia. Jesteśmy cztery lata później, prowadzę biznes edukacyjny i uczę innych ludzi już nie tylko, jak organizować się prywatnie, ale również jak to samo robić w firmie. I znowu jestem trochę na przekór, bo uczę przede wszystkim, jak budować solo biznes, a więc taki biznes, w którym nie masz pracowników, ale też taki biznes, który wcale nie ma najwyższych na świecie ambicji finansowych, ponieważ biznes jest po to, w moim przekonaniu, żeby służyć naszemu życiu, a nie odwrotnie. I ciągle, ciągle, ciągle rozpala mnie ta jedna najważniejsza myśl, że chcę po prostu pomagać innym i chcę pokazywać inną drogę. I to, co chcę Ci powiedzieć, to jest to, że nigdy nie wiesz, kiedy Twoje powołanie Cię znajdzie. To powołanie może znaleźć Cię w rozmowie, którą odbędziesz, w krzywdzie innych osób. A czasem w naprawdę kiepskiej, rocznej rozmowie z osobą, która tak dobitnie pokazuje ci, że jesteście zupełnie z innych planet. Jeśli więc czujesz, że jeszcze nie masz swojej drogi w życiu, poczekaj. Ja na swoją czekałam prawie 35 lat. Wierzę, że uda się ją znaleźć i tobie. Bo w życiu chodzi o to, by czerpać z niego radość i satysfakcję. I nawet jeśli tą przyjemność daje nam nasza praca, to powinna ona wzbogacać nasze życie, a nie je drenować. Nie musisz jednak od razu porzucać swojej pracy, czy też zakładać własnej działalności, ale po pierwsze zastanów się, czego potrzebujesz teraz w swoim życiu. A po drugie, pomyśl, czy to, czym się teraz zajmujesz i czy sposób, w jaki obecnie wyglądają Twoje dni, sprawia, że te potrzeby są zaspokojone. Czy może jednak to wszystko coraz bardziej oddalać od Twojego celu? Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.